Paco Power, System IMAX, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Jesteśmy na kursie trenera sylwetki. Jest ze mną Małgorzata Krawczyk. Witam Cię. Witam Cię, Kasiu. Wczoraj i dzisiaj intensywnie i wykłady, i ćwiczenia. Trochę męczyłaś też naszych kursantów. Opowiedz coś więcej. No, tak troszeczkę męczyłam. No cóż, intensywnie na naszych kursach chyba jest zawsze, tak mi się wydaje, bardzo dużo wiedzy. Staramy się tak dozować tą wiedzę, żeby ona nie była od razu rzucona naraz, tylko jednak małymi dawkami w pewnych tematykach. Mam nadzieję, że to się podoba kursantom. Aczkolwiek i tak, no tak jak wczoraj obserwowałaś, od godziny 9 rano do godziny 20 prawie siedzieliśmy, pracowaliśmy i umysłowo, i fizycznie też bardzo mocno popracowali. Dobra grupa, chce się uczyć, tak mi się wydaje. A czy męczyłam? Nie, przecież nie mieli nam żadnych obciążeń. No nie mieli, tylko swoje ciało i ledwo co sypali, dyszeli. Chociaż ta dziewczyna, jak ona ma na imię, ta co wczoraj robiła ćwiczenie na ławeczce? Sylwia czy Gosia? Gosia, to taka w kurde. Tak. No, Gosia jest, zauważyłam, bardzo taką zaciętą osobą i ona może już prawie nie może to jednak zrobić. Fajnie to wygląda, bo na tle no, wyróżnia się jednak jako kobieta. No to jeżeli chodzi o wytrzymałość psychiczną taką, to Gosia, ja się śmieję z niej, że jest wojowniczką. I myślę, że dlatego rok temu udało nam się uzyskać taki wynik, jak się udało uzyskać na zawodach, bo została wicemistrzynią Polski w bikini fitness. Dzięki temu właśnie, że ona, jeżeli robi trening, to robiłyśmy go po prostu do końca na 100%, czasem na 110%, czasem musiałam ją hamować na treningach. Zresztą tak samo jak wczoraj było widać, prawda? Wszyscy upadali, a ona chwilę się odbudowała i musiała dokończyć serię. Jest po prostu obowiązkowym takim człowiekiem, który uważa, że jeżeli coś robi, to robi do końca. Przygotowywała się sama czy z pomocą Leszka? Gosię akurat przygotowywałam sama. Jej męża później przygotowywałam na początku sama, później Leszek mi dużo zaczął podpowiadać, z tego względu, że ja nigdy nie trenowałam kulturysty, to był mój pierwszy kulturysta, ale też uważam, że w ciągu 8 miesięcy, jeżeli o jego formę chodzi, zeszliśmy trochę z tematu, ale sama wymusiłaś, to zrobił bardzo, bardzo dużo, ale tutaj była duża pomoc Leszka już pod koniec. No nie mam takiego doświadczenia ja jako trener, jeżeli chodzi o chłopaków. Wolałabym pracować z dziewczynami, aczkolwiek akurat to małżeństwo, muszę powiedzieć, że chyba nadaje się jedno i drugie do tego sportu. Mhm. Dobra, to wróćmy jednak do kursu. To już jest drugi moduł, który odbywa się w naszym klubie. Wykłady, jaką tematykę poruszyliście i wczoraj, i dzisiaj z Leszkiem? Zresztą nie tylko z Leszkiem. Tak, bo jest z nami również Paweł Drzewiecki, Leszek Michalski, główny prezes stowarzyszenia. Paweł jest wykładowcą, który zajmuje się biomechaniką, wychodzi mu to coraz lepiej, tłumaczenie, wykłady są coraz fajniejsze. No cóż, nasze stowarzyszenie postanowiło, że nie będziemy oszukiwać, że pracujemy typowo pod kątem, podpieramy praktykę wiedzą naukową. Co prawda, jak wiemy, bardzo często teoria rozmija się z praktyką, ale myślę, że praktycy wieloletni, a takim jest Leszek, bo 30 lat trenuje ciała ludzkie i w ogóle ma styczność właśnie ze sportami sylwetkowymi i wykładami, no doskonale to łączy i nas wszystkich uczy tak naprawdę, bo też wiele wykładów, które przygotowujemy, to są to wykłady pod jego kontrolą. Już idę. I jakie tematy ty poruszałaś na wykładach? Fizjologia. Fizjologię, suplementację, troszeczkę zaczęłam robić. No i co, psychologia, bo my jako organizm ludzki jesteśmy tak naprawdę biomachiną, która składa się nie tylko z mięśni, nie tylko z fizjologicznie. Powinniśmy patrzeć na człowieka tylko raczej holistycznie, całościowo. I głowa, bo tutaj jest centrum dowodzenia, stąd wychodzą wszelkie informacje i tak naprawdę to tu jest decydent. Aczkolwiek mięśnie też są bardzo, bardzo istotne. Powiedz mi, dużo osób jest nowych? Trochę osób jest nowych, troszeczkę osób
nam odpadło, ale tylko i wyłącznie z tego względu, że mówili, że są wakacje i to jest taki termin jest troszeczkę taki nieodpowiedni. Mm-hmm. Także mamy nadzieję, że we wrześniu do nas wrócą. No, a jak tam, jeżeli chodzi o ich zadowolenie, to myślę, że ty gdzieś tam prześledzisz. Zaraz sprawdzę. No, sprawdzamy, ja pędzę, bo tu już na mnie krzyczy. Okej, dziękuję bardzo za rozmowę.